Witam serdecznie, szczęść Boże. Czy Pan Jezus jest Bogiem, czy tylko Synem Bożym? Ktoś mógłby powiedzieć, skąd to pytanie? Przecież to jest jedno i to samo, nie ma różnicy. No ja wiem, że nie ma różnicy, ale są tacy, którzy wierzą, że jest różnica. Sprawdźcie, wyjdźcie na miasto i zróbcie sondę. Zapytaj się człowieka, czy Pan Jezus jest Bogiem. To większość ci odpowie. Mówię większość, odpowie, że jest tylko Synem Bożym. Zresztą, jak ktoś chce, niech zrobi sondę i napisze w komentarzu. Zobaczymy, jak wyszła, jaka sonda wyszła. Ponieważ ja spotkałem wielu ludzi, wielu chrześcijan, katolików, wierzących, praktykujących, pobożnych, oddanych Panu Bogu całym sercem, oddanych Bogu, Kościołowi, którzy nie uważają, że Bóg, że Jezus jest Bogiem, że jest tylko Synem Bożym. Rozróżniają tę kwestię. Skąd to wynika? To wynika z naszej mentalności, z naszej kultury. Przykład, taki prosty przykład. Idziesz do sąsiada, pukasz do drzwi, otwiera ci syn. To co robisz? No mówisz do syna, zawołaj ojca, bo chcę z ojcem pogadać. No nie traktujesz syna na równi z ojcem. Ojciec to ojciec, syn to syn. Taka jest nasza kultura, taka jest nasza mentalność, ale w semickiej kulturze jest całkowicie inaczej. I zajrzyjmy do dzisiejszej Ewangelii, zobaczymy to na własne oczy i usłyszymy na własne uszy. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział, ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się równym Bogu. I de facto tak się stało. Zabili Jezusa za to właśnie. To jest główny powód śmierci Pana Jezusa, że Jezus, Nazarejczyk, syn Maryi, syn Józefa, ogłosił się synem ojca, czyniąc się równym Bogu. Śmierć, bluźnierstwo. Bóg nie może stać się człowiekiem. Bóg miałby stać się człowiekiem? Ten wspaniały, ten wielki Haszem, ten po prostu nieogarniony, ten, który stworzył ten świat jest taki słaby, nie? Ale ten wszechświat, to jest po prostu nie do ogarnięcia. I on miałby się stać słabym człowiekiem? Co to znaczy słabym człowiekiem? Tu nie chodzi o to, że ktoś nie potrafi podnieść 10 kilo, czy tam 50 kilo. Tu chodzi o grzeszność. Ludzka słabość polega na tym, że człowiek jest zły, że jest słaby, że jest grzeszny. Czyli ty jesteś człowiekiem, mówisz, że jesteś też Bogiem, to ty jesteś, a jesteś grzesznikiem, bo nie przestrzegasz szabatu, a to jest nieprzestrzeganie przykazania i za to grozi śmierć, ukamienowanie. I ty mówisz takie rzeczy? Bóg nie może stać się człowiekiem. Nie mógł się stać słaby. Jego słabość wynika z czegoś innego. Nie z tego, co wynika nasza słabość, bo nasza słabość polega na tym, że jesteśmy grzesznikami. A Jezus ma wolność od grzechu, jest wolny od grzechu, nie musi grzeszyć. Jest całkiem inny, ma inną naturę. Taką naturę miał Adam. Adam nie musiał grzeszyć, ale stracił tę naturę, ponieważ zgrzeszył, przyjmując owoc z drzewa poznania dobra i zła od Ewy. Historia się powtarza, ale już w inny sposób. Owocem Ewy, nowej Ewy, jest Jezus. Owocem Maryi jest Jezus. I ten owoc nie zatruwa, tylko ten owoc, po zjedzeniu tego owoca, człowiek odżywa. Staje się nowym stworzeniem. Staje się dzieckiem Boga. Jeszcze jedną rzecz, którą chcę powiedzieć. Izraelici myśleli, uważali, że są
dzieckiem Boga, jako naród, cały naród. Bóg zresztą Izraela traktował jak syna swojego, pierworodnego. To się wiąże z Abrahamem, później Abraham dostał obietnicę, Izaak był tą obietnicą, po Izaaku pojawił się Jakub, Jakub stał się Izraelem, Izrael stał się wielkim narodem, tak wielkim, że nie można było go policzyć. Bóg nieustannie opiekował się jak swoim synem, tym narodem i oni do tej pory tak uważają. Jesteśmy dziedzicem Boga, jesteśmy, nie jesteśmy Bogiem, tylko inaczej już wtedy na ten temat mówią. My jesteśmy wybrani, jesteśmy kochani, inni nie są tak kochani jak my. A z chwilą przyjścia Pana Jezusa wszystko stało się inne, nowe. Teraz każdy człowiek może stać się dzieckiem Boga, bo jesteśmy adoptowani. Nie tylko Izraelici są adoptowani, ale także my, wszyscy, cały świat może zostać adoptowany przez Boga dzięki Jezusowi, dzięki temu, co Jezus zrobił. Bo Jezus jest równy Ojcu i On o tym mówi. Nie tylko w tym fragmencie, ale także w tym fragmencie, kiedy Filip pyta się Pana Jezusa, mówi do Niego, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Chcieli zobaczyć Ojca, a Jezus mówi, Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie rozpoznałeś? Kto widzi mnie, widzi i Ojca, bo ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ja i Ojciec jesteśmy jedno, jesteśmy równi. Więc Jezus, człowiek, jest też Bogiem. Bogiem, który stał się człowiekiem. Zrodzony, a nie stworzony. Współistotny Ojcu. Dobra, tyle mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. To jest piękna teologia. W ogóle Jan, apostoł, ma piękną teologię, czyli naukę o Bogu. I czytając te teksty, trzeba naprawdę pomędrkować, poszukać też jakichś innych tekstów wyjaśniających Ewangelię Jana, bo tam jest głębia, tam jest bardzo głęboki, to są bardzo głębokie teksty i nasza wiara też musi być głęboka. Nasza wiara często nie jest wiarą, tylko jakimiś wierzeniami, systemem jakichś wierzeń. No, na przykład jeśli nie uznajesz Pana Jezusa za Boga, no to nie masz wiary. Twoja wiara jest, twoje wierzenia są zbudowane na błędnej teologii, fundamentalnej. A to jest fundament. A wiecie, że jak się buduje dom, to dom buduje się na fundamencie. A fundament musi być dobry, zdrowy. Musi być trwały. A jeśli twierdzisz, że Pan Jezus jest tylko Synem Bożym, rozróżniasz to, a nie jest równym Ojcu, nie jest jak Ojciec, no to nie jesteś chrześcijaninem. Z nazwy tak, ale nie z wiary. Fundament jest do naprawy. I wielu nie chce po prostu z tego zrezygnować. Naprawdę poznałem wielu ludzi, którzy słuchało Świadków Jehowy, bo oni właśnie to głoszą. I to im zostało. Chociaż nie wstąpili do sekty Świadków Jehowy, są nadal w kościele, to mają mentalność Świadków Jehowy. No, i to jest strasznie niebezpieczne. No bo jak Duch Święty ma cię prowadzić, skoro Duch Święty nie jest osobą według nich, nie? O Duchu Świętym dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Przyjdzie taki czas, jak będą takie słowa, jak będą takie czytania, to wspomnimy też o Duchu Świętym. Ale możemy go wezwać. Duchu Święty, przyjdź i oświecaj nasze umysły, abyśmy rozpoznawali dzieła, Twoje dzieła Ojca i dzieła Syna. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.